Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj oferta wyprzedażowa Kia Niro hybryda typu plug-in, rocznik 2023. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia Niro, hybryda typu plug-in drugiej generacji, czyli w tym przypadku jest to 1.6 wolnossące 105 koni, do tego silnik elektryczny, w sumie zespół napędowy ma 183 konie i co najważniejsze 265 Nm momentu obrotowego. Akumulator trakcyjny o pojemności 11 kWh, który pozwala na przejechanie tym samochodem w trybie czysto elektrycznym do 65 km dla wersji L. Na felgach 16 cali, albo inaczej, dla wszystkich wersji wyposażenia na felgach 16 cali. Wersja czy samochód na felgach 18 cali, czyli większe opory toczenia, zasięg w trybie czysto elektrycznym do 59 km. Tutaj wersja wyposażenia L z pakietem DriveWise w kolorze Runway Red, rocznik 2023. Cena wyjściowa 180 600 zł brutto, cena wyprzedażowa 173 300 zł brutto. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu 58 552 3636. Tymczasem obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Tutaj gniazdo ładowania, Type 2. Elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, kluczyk zbliżeniowy, podświetlane klamki, ciemne szyby z tyłu. Czarne relingi, w pełni LED-owe oświetlenie, czujniki parkowania przód-tył, tu kamera, felgi aluminiowe 16 cali. Ładne. Reflektory full LED, światło przeciwdźwiękowe, te na dole to również LEDy. Tutaj radar do hamowania autonomicznego. Do aktywnego tempomatu. Wykończenie wersji L, wszystko wykończone na miękko. Tutaj taka fajna poduszeczka. Pełna elektryka, blokada tylnych szyb i tylnych drzwi, elektroniczna. Regulacja wysokości świateł, otwarcie wlewu paliwa, on jest po lewej stronie. Tutaj wyłączenie zaplanowanych ładowań. Cyfrowe zegary pod jedną taflą szkła. Albo inaczej, elektroniczne zegary, bo cyfrowe wchodzą w wersji Business Line. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, podgrzewana, aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, tryby jazdy, selektor zmiany biegów shift by wire, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, tryby jazdy elektryczny, automatyczny, hybrydowy, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwufunkcyjny panel, podłokietnik. Tapicerka, fotel wygodny, dobrze wyprofilowany, z manualną regulacją wysokości. Nie ma tu niestety regulacji podparcia odcinka lędźwiowego. Ciemne szyby z tyłu, tutaj również wykończenie, no nie, tu jest twardo, ale tu miękka poduszeczka. Dużo miejsca na nogi dla pasażerów z tyłu, dużo miejsca nad głową. Kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia. I po bokach dwa isofiksy. Tutaj widać uszy. Podłokietnik, nawiew dla pasażerów z tyłu, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, w oparciach tyły foteli wykończone plastikiem. Kamera, bagażnik. Hybryda typu plug-in. Więc nie ma tutaj niestety koła dojazdowego, jest zestaw naprawczy. No ale za to pod podłogą mamy kawałek miejsca jeszcze. Tu jest ta, że tak powiem, roletka oddzielająca przestrzeń bagażową. No i tutaj jest fabryczny kabel do ładowania, ten do gniazdka. Możemy tutaj regulować moc. Może być albo 10 A, albo 16 A. Maksymalnie 3,6 kW ten kabel jest w stanie podać. Czyli czas ładowania jakieś 2 godziny 40 minut. Jeszcze raz kanapa z tyłu.
szybki rzut na deskę. I fotel pasażera. Deska miękka. Tutaj ta linia to jest kontynuacja tej linii tutaj. Ambientowe oświetlenie. Dużo tego ambientu tutaj nie ma, ale i tak fajnie, że jest. Tutaj i tutaj kolor oczywiście do ustalenia. Moc świecenia również. Fotel pasażera wygodny, dobrze wyprofilowany, podgrzewany. Tutaj wyłączamy poduszkę czołową, jeśli na fotelu pasażera miałoby jeździć dziecko tyłem do kierunku jazdy. No i hybryda typu plug-in, czyli to jest taki, bym powiedział, pierwszy krok do elektromobilności dla tych, którzy boją się zasięgu samochodów elektrycznych. Można kupić hybrydę typu plug-in, czyli na co dzień jeździmy w zasięgu własnej ładowarki na prądzie, a jeśli skończy nam się ten zasięg, czyli te 65 km, to śmiało można jechać w trybie hybrydowym. Tak wygląda jednostka napędowa, silnik spalinowy, 105 koni, silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 183 konie i muszę powiedzieć, że ten układ napędowy naprawdę sobie z tym samochodem daje radę i czuć te 180 koni w tym samochodzie. Były jazdy testowe, były testy spalania. Zapraszam do poszukania filmów na kanale. Osoby zainteresowane oczywiście zapraszam do kontaktu. 58 552 3636. Poziom naładowania, w tej chwili połowa. Ready, czyli gotowy do jazdy. EV, czyli tryb elektryczny. Zasięg 20 km. Normalnie byłby ten samochód naładowany, ale prawda jest taka, że te nagrywki dzisiaj tak trochę z partyzanta zarządziłem. Miałem chwilę wolnego. No i nie do końca zdążyliśmy przygotować wszystko. Dwufunkcyjny panel, multimedia, podgrzewane szyba, odparowanie przedniej szyby, automatyczna klimatyzacja i temperatura. Lusterko fotochromatyczne, system e-call. No już odpalił silnik spalinowy, bo wiadomo, ogrzewanie jest realizowane za sprawą silnika spalinowego, ale tylko na chwilę. W sumie nie wiem, po co odpalił, chyba tak kontrolnie. Informacja z czujników, kamera, dynamiczne linie. Wszystko jest tak, jak być powinno. 180 600 zł brutto. Finalna cena wyprzedażowa. Może nie finalna, bo jeżeli ktoś miałby jakiś dodatkowy rabat, to ta cena może być jeszcze trochę niższa. 173 300 to jest cena, którą jesteśmy w stanie zaproponować każdemu. 58 552 3636. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.